Cześć. Cześć, cieszę się. Cześć. O, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Długo dałeś na siebie czekać, ale dobrze, że jesteś. Świetnie, chodź. Przedstawię cię moim przyjaciołom. Zapraszam, tak jest. Na zamek. Na zamek, tak? Dobra. Chodźmy. Chodź. Przyjaciela, fantastycznego aktora, Jerzy, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Poznaj moich przyjaciół wszystkich. Zostałeś zaproszony, żeby zagrać brata kronikarza. Brata kronikarza. Nie ojca, tylko brata. No, tu są bracia. Jerzy, proszę cię, zajmij miejsce. Dziękuję bardzo. W skupieniu tego słuchamy, bo to jest zderzenie przeszłości z teraźniejszością. Jerzy, no. Twoja rola. Za chwilę otrzymasz dokument. O. Gramy? Gramy? Łapiesz to? Dźwięk już poszedł, tak? Tak? Kamera. No to uwaga. Akcja. No i co? Załatwione. Super. To czekaj. Czekaj. Już notuję. Sekundę. Jutro. 12:00. W Zebrzydowicach. W czym? W konwencie. Tam jest w ogóle jakiś konwent? W porządku. Mam mówić, że chcę nagrać film o Zebrzydowskim. Słuchaj, no ale problem jest taki, że ja za dużo nie wiem o Zebrzydowskim. Dobrze. Film o Zebrzydowskim. Dzięki, kochana jesteś. No, co kamera? Z tym akurat nie musisz mi pomagać. Jakoś się z nim dogadam. Ja wiem, że świr tam, ptaszki, kwiatki, pejzaże. Innego wyjścia nie mam. Muszę z nim porozmawiać. Dobrze, w porządku. Jeszcze raz wielkie dzięki. No to jedziemy do Zebrzydowic. Dzień dobry. Martwię się o pana. Od 3 dni nie wychodzi pan z pokoju. Nie chce pan jeść.
Dzień dobry, panie artysto. Nic panu nie jest. Wszystko będzie dobrze. Do widzenia panu. Zażyje, bardzo bym prosiła. Na pewno pomogą. Panie artysto, wstanie pan? To teraz pozaciskamy troszkę paluszki, dobrze? I otworzyć. Otwieramy, zaciskamy. Bardzo ładnie. Teraz pozwinamy troszkę łokieć, dobrze? Może spróbujemy coś razem zagrać. Przyniosłam pana ulubione instrumenty. Podejdzie pan? Zapraszam. Widzę, że już lepiej się czujesz. Wstałeś. To już widzę, że lepiej jest. Rehabilitacja jednak pomaga. Na kiedy? Na wczoraj. Dlaczego mam to zrobić?
zrób to dla mnie. Cudnie, jak słonko w południe, miasto zajaśniało, oczom się wydało, księżyc aż się zdumiał, powiedzieć nie umiał, widział wyżej siebie znak wielki na niebie. Cudnie, jak słonko w południe, miasto zajaśniało, oczom się wydało, księżyc aż się zdumiał, powiedzieć nie umiał, widział bliżej siebie znak wielki. Azalisz, nie cudnie, jak słonko w południe, miasto zajaśniało, oczom się wydało, księżyc aż się zdumiał, wiedzieć nie umiał, widział bliżej siebie znak wielki na niebie. A w szkole jak? Po staremu wszystko. Czasem lepiej, czasem gorzej. Tomek, ale po co ty to nagrywasz? Dziękuję bardzo. Szkoły filmowej. Ma dla pana bardzo ciekawą propozycję. To znaczy tak, planuję nakręcić film z okazji 400-lecia śmierci Zebrzydowskiego i chciałabym pana prosić o pomoc. Mam bardzo mało czasu i dlatego zdjęcia zaczęłyby się już jutro. Oczywiście scenograf, kamerzysta, wszystko jest gotowe. Potrzebuję tylko pana zgody i pomocy. To kiedy kręcimy? Przepraszam bardzo za spóźnienie. O, witam pana prezesa. Witamy. Witamy pana prezesa. Witamy serdecznie. To musimy pożyczyć.
Zadzwonię, zorientuję się, jakie są koszty wypożyczenia. Myślę, że są dość wysokie. Myślę, że od razu mogę powiedzieć, że zgadzam się. A teraz tak, rekwizyty. Co potrzebujemy z rekwizyty? My mamy do dyspozycji pracownię plastyczną, pracownię ceramiczną, pracownię krawiecką i stolarską. Jaki to jest moment, czy w moim życiu, czy to jest początek, kiedy jestem mocny, potężny, czy to jest wtedy, kiedy już jestem po rokoszu? To znaczy, ja tam jeszcze w internecie trochę poszperam i na razie myślę, że zdamy się na pana umiejętności, na pana doświadczenia. Proszę mi wybrać ten numer. Dobra, to na górze, na pierwszym piętrze. Dobra, co? No dzisiaj po południu. Bracie Gaudenty, zapraszam. Witam pana artystę. Pan artysta dzisiaj kwitnie uniesieniem twórczym. Oczywiście. Monika, studentka filmówki, przyjechała tutaj, żeby zrobić etiudę o Mikołaju Zebrzydowskim. Co tak Mikołaj? To tak... Jakby innego tematu nie było. Myślę, że jeżeli to aż tak ma być, to może... Myślę, że musielibyśmy to jakoś wręcz fizycznie dotknąć. 10:00. 10:00. Golgota. A Golgocie. Dobra. O 10:00 będziemy. Dobrze. Jesteśmy umówieni. Dobra. Dziękuję bardzo w takim razie. Dzięki. Mamy, nie mamy. Tak jest. Potrzebuję księdza pomocy. Potrzebuję paru informacji o Zebrzydowskim. Musisz na pewno wiedzieć o kimś najważniejszym dla niego. No, była to jego żona Dorota. I z nią miał 4 dzieci. Pierwszy syn Jan, potem Anna, Gryzelda, Zofia. Dwie z nich wybrały powołanie zakonne. No, to jest dobre. To zaczekaj, pokażę ci jeszcze jedną scenę. To ściany kostki. Odpoczywa po swoim smutnym i powikłanym żywocie, jakby wszedł na szczyt Kalwarii. Wreszcie pokuta odprawiona. Organy grają. I mamy wrażenie, że wraz z tą muzyką dusza Mikołaja Zebrzydowskiego wznosi się ku niebu. W tej rzeczywistości widzowie myślą, że kurtyna upada, ale nie. Kurtyna rozdziera się od góry do dołu i zaczyna się sączyć. Przez tę szczelinę światło. To jest świetne. Tę scenę na pewno wykorzystam, serio. No to już wszystko mam. Słuchaj, a tak w ogóle to skąd ty znasz tego całego artystę? Jestem tutaj wolontariuszką i pomagałam przy nagrywaniu tych dwóch filmów. To co ty tu jeszcze robisz? Po co ci to, dziewczyno? Nie, 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 nie,
Kochani, to jest nasza pani reżyser! Tak, dziękuję bardzo, dzień dobry. Ja mam na imię Monika, jestem studentką szkoły filmowej w Łodzi i przyjechałam tutaj do państwa, żeby nagrać film o Mikołaju Zebrzydowskim. I tutaj taka prośba do państwa, czy mogłabym prosić o pomoc, potrzebuję aktorów. No i mam nadzieję na dobrą współpracę. Czy mogę na państwa liczyć? Tak, jak fajnie, będziemy grać w filmie, Stasiu. Cieszę się. Cieszę ja. Tomek, pospiesz się. Przyszły wojewoda dostaje w tenutę zamek Lackoroński. Nadała mu się świetna okazja właśnie, żeby powrócić do korzeni. Bo co? Bo przecież Zebrzydowice, tam właśnie jego zamek rodowy jest. To jest to miejsce, gdzie teraz Bonifra trzymają swój tutaj szpital. I Tomek, chodź, bo on skoro on chodź. I można powiedzieć, parafrazując słowa klasyka, tu się wszystko zaczyna, bo właśnie tam na zamku legenda mówi, że w 1595 roku jego małżonka w Wielki Czwartek, patrząc tu na zachód, na tej górze właśnie widzi nagle co? Trzy płonące krzyże, czyli taka analogia właśnie z czym? Z Golgotą. Więc może zatrzymamy się na chwilę, żeby Tomek odpoczął? No dobra. Gdzie? Gdzieś tam? Tutaj może. Tak? Tak sobie właśnie myślę, że to nieprzypadkowe, że tu w sumie się zatrzymaliśmy, takie symboliczne. Bo te schody, tak jak mówiłem właśnie, o, tutaj idą pielgrzymi. Tutaj jest sterta kamieni właśnie takich symbolicznych grzechów pokutników, którzy tutaj właśnie w takim duchu pokutnym zakładają sobie, że tu muszą porzucić grzech czy przywiązanie do grzechu. A właśnie życie Zebrzydowskiego, można powiedzieć, jest takimi też schodami pod górę. Ten dumny magnat, wojewoda krakowski, gorliwy obrońca katolicyzmu, wielki patriota, najpierw dochodzi do takiego momentu krytycznego. A po tym jego trzecim upadku coś się zmieniło w zachowaniu? Tak, no przede wszystkim strój. Teraz jest człowiekiem trzeciego zakonu. Zaczyna ubierać się w ciemne stroje, potem to już w ogóle jest habit trzeciego zakonu. Ta droga z jednej strony jest też drogą Zebrzydowskiego, który po takim rokoszu przez jakiś czas ma nałożoną koronę cierniową. Koronę jakiegoś wstydu i bólu. Jesteśmy w miejscu, w którym właśnie wszystko, można powiedzieć, się zaczęło. Teraz właśnie dzięki uprzejmości ojców Bernardynów możemy zobaczyć, jak on wygląda w środku. Ja może wejdę pierwszy, bo zaświecę światło. Uważaj, to mam stopni. Jeszcze nie miał świadomości do końca, że on
tworzyć będzie przyszłą pierwszą polską Jerozolimę, jedną z największych w Europie. Zrobię jeszcze portret. I po śmierci małżonki w 1610 roku, już po wydarzeniach z Rokoszem, tym nieudanym, można powiedzieć, że wchodzi w taki też grób swojego dawnego życia. Tomek, chodź tu. Zebrzydowski wyraża pragnienie, by pochowano go właśnie nie jako dumnego szlachcica w pięknych strojach, tylko właśnie chciał być w ogóle pochowany tutaj, na tej polskiej Jerozolimie. Tomek, weź zrób przejazd od kościoła przez grób i potem murek. No idziemy za księdzem, bo gdzieś nam zniknął. No nie mnie nagrywaj, tylko idziemy dalej. Można powiedzieć, marzenia życia. No i tak doszliśmy. Można powiedzieć, że to jest taka ostatnia stacja jego drogi. Tu może najpełniej usłyszał w tej ciszy głos Boga. Może tu się to jego serce po tych zmaganiach całego życia wyciszyło. A teraz sobie tu przejdziemy do tej kaplicy. No dobrze, bracie, to wszystko jest bardzo ciekawe, tylko moja etyda ma trwać 3 minuty i jak ja mam to zawrzeć wszystko w 3 minutach? Może nie przypadkowo tutaj trafiłaś. Może to jest dla ciebie jakieś zaproszenie. Może tutaj właśnie masz znaleźć swój eren. Idziemy tu dom opieki, mamy naszych podopiecznych, organizujemy dla nich warsztaty. Właśnie, bracie, zapomniałabym zapytać. Wczoraj oglądałam film, w którym nasz pan artysta ukazywał wizję pogrzebu Zebrzydowskiego i myślałam, że może w pustelni moglibyśmy to nagrać?
Mamy tutaj piękną kaplicę. Kaplicę ze swoją historią. Zresztą sama wejdziesz, zobaczysz. Strzeli rokiem, już będziesz wiedziała, że to jest to miejsce. Czyli moglibyśmy nagrywać tutaj? Tak, myślę. Cudownie. To jedzmy szybko i możemy iść. Tomek pomoże mi z kamerą, będzie kamerzystą, a ty mogłabyś mi pomóc z dźwiękiem? No, dla mnie nie ma problemu. Super, to damy ci tyczkę i będziesz naszym dźwiękowcem. A co to jest ta tyczka? To jest taki mikrofon na kiju, tam staniesz za Tomkiem, żebyś nie wchodziła w kadr i będziesz nagrywać. No okej. Okay. Poradzisz sobie. Mam nadzieję. Thank you for sharing such a spiritual, extraordinary place and nature. Super, tak, świetnie to wygląda. Tomek, ty stań tutaj. Ty tutaj. Werka, ty możesz, proszę. I cały czas stój za Tomkiem. Tomek będzie tutaj. Chodź. Tomek, wstawaj. I proszę, niech się pan położy głową w tą stronę. Nie, w ten sposób się nie da, on miał święce. Z powrotem, nie, tak nie może. Ale w kamerze bardziej nie będzie pasowało to tak, w tą stronę. Ale tak nie może być. To był świecki człowiek. Dobrze, dobrze. I Tomek, tutaj od tej strony zaczniesz. I ująć. I ujęcie będzie od nóg przez całe ciało do głowy. Spróbuj sobie. A pan już może wstać. Wstać pan już może. Możesz wstać już. Skończyliśmy. Jak pan udaje nieżywego, to niech pan brzuchem nie rusza, bo się panu ręce podnoszą. Żebyście je przymierzyli tutaj. Ewentualnie można coś przerobić, dorobić. Pewnie, no to może już przymierzmy. Jakąś pomoc bym może mogła prosić? No. Bartek chętnie, tak? Jest próba, no. Stój prosto. Obróć się. Tak, nie ma stać. O. Zapraszam. Jedni muszą pracować, żeby drudzy mogli po prostu nic nie robić. No. Pleś. Pana Piotra, nie. Panie. Jak mi przypalą. Czy to tak jak taki mały, tak, jak mały taki kociołek, tylko duży parnik. Nie wiem, wy pewnie nie pamiętacie, jak parowało się ziemniaki pamiętam. W gospodarstwie. Aha, tak, nie, w gospodarstwie to nie pamiętam. Tak? No. On ma jakieś tam chory, wiesz. Tak, zniszki. Pani co porabia? Trochę czyściła świecze. O. Jeśli nie, oczywiście tutaj. Mam panu nawet połowę. Teraz się błysk. A masz tak słabo, bym powiedział. Bo ja sama robię. Ha, 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 ha,
Teraz musimy to może... Rafał, może to dajemy tam, wiesz? Na tą stronę, tak? Ja tu będę trzymał, a wy tutaj wy... Może być. No ale o co chodzi? Co jest nie tak? Tak nie może być. Ale nie może pan zmieniać scenariusza. Tak nie może być. Z całym szacunkiem, ale to jest mój film, a pan zgodził się na moje warunki. Inaczej się umawialiśmy, tak? Obiecał mi pan, a mi wcale dużo czasu nie zostało. Tak nie może być. Dobrze, uspokójmy się. Zróbmy to szybko i wszyscy możemy zająć się swoimi sprawami. Tak nie może być. Nie może być. Nie zrobi mi pan tego. Tak nie może być. No proszę wrócić. Pogadamy się jakoś. Tak nie może być. Spróbujmy jeszcze raz. Tak nie może być. Proszę się uspokoić. Nie, tak nie może być. Ale co pan robi? Zniszczy to pan. Nie może tak być. Nie może tak. Proszę się uspokoić. Nagramy nie, to jeszcze tak raz. Nie, tak nie może być. Nie. Nie, proszę! Nie, tak nie niech może pan to być. Dla mnie zrobi! Nie, tak nie może być. Wszystko nagramy jeszcze raz. Nie, nie. Nie. Ale co pan robi? Nie, nie. Nie, tak nie może być. Tak nie może być, tak nie może być. Proszę! Nie.
pan, co pan narobił? Ale co zrobiłem? Uciekł pan dzisiaj z planu i zostawił Monikę z niczym. Tak nie mogło być. No nie można w 3 minutach zawrzeć życia człowieka. No nie można położyć go na katafalku, zapalić świecę. Niby wszystko ładnie, no ale to tylko tyle? Niech pan zrozumie. Ona przez pana płacze. Jak to płacze? Ja nic nie chciałem niszczyć. Nikomu nie chcę psuć kariery. No ale tak nie może być. Zrozum. Weronika, zrozum. Pan narozrabiał? To pan musi znaleźć teraz wyjście. Napiszę wszystko w liście Tomkowi. On da radę to zrobić. Dobrze, to kiedy mam po to przyjść? No ja nie wiem, za godzinę? Jej już tutaj nie będzie. To proszę przyjść do świetlicy. Wstawaj. Wstawaj. Już 8 za godzinę masz egzamin. Mam coś dla ciebie. Myślę, że będzie dobrze.
bardzo serdecznie. Ale papierosy nie wolno palić. Pomoże mi pan? Odsunie pan wózek teraz. A to taka nasza mała pamiątka. O, pięknie. Dwa anioły. Piękne zdjęcie. To jest zdjęcie z tego filmu właśnie? Tak, z planu. Z planu? No dziękuję bardzo. Ale co byście mieli, co to wiatr taki był, że macie te włosy tak rozwiane? Rzeczywiście, żeby pan... Sami sobie daliśmy ten wiatr. Sami sobie poradzimy. Wiatr w rzekę. Tak, dokładnie. Uczam do szkoły filmowej w Łodzi i to właśnie dzięki temu wspaniałemu człowiekowi mam nadzieję, że mi się uda. Co się uda? Uda mi się zostać prawdziwym reżyserem. Reżyserem czy aktorem? Reżyserem. Bardzo słusznie. Reżyser ma lepsze życie. Decyduje sam o sobie. To musi być ciągle uzależniony od kogoś. Mam nadzieję, że kiedyś i pana będę mogła w swoim filmie pokazać.
Może dożyję. Trzymamy kciuki. Dasz radę. Piękne, co robicie i to, że robicie taki film. Bo przecież teraz tam coś, ten świat się nam gdzieś pędzi do przodu, bo ludzie zapominają o sobie. Coraz mniej mają dla siebie czasu. A wy ten czas znajdziecie. No właśnie, żeby tylko wszyscy chcieli zrozumieć to. Kto będzie chciał, ten na pewno zrozumie. O, pięknie. No to może wystarczy, co? Nie słychać też płaczu. Czas już nie idzie. Czas już się nie sili. Nie ruszy w przód ni w koło. Pędzi w jednej chwili. W tak zbudowanej czasoprzestrzeni wszystko jest w ruchu. Wszystko się mieni. Nie ma tu już żadnych punktów odniesień. Tu obowiązuje gra kolejnych zniesień. I nawet gdybyś kiedyś skorzystał z promocji, wygrał na loterii 1001 opcji, to w żadnej z tych opcji, żadnej opcji nie ma zapisanego twojego imienia. Nie ma. Nie ma zapisanego. W szklanych witrynach lustrzanej galerii, pod markowym znakiem supernowej serii, wprawnym bystrym okiem ceniąc modny smak, rozpoznasz wreszcie, czego ci brak i wyjmiesz z kieszeni kartę kredytową, srebrną, złotą albo platynową. Nowe twe marzenie znów się ziściło. Kupiłeś na promocji plastikową miłość i nawet gdybyś kiedyś otrzymał gwarancję na wszelką możliwą losową sytuację, to nikt na podstawie ubezpieczenia nie zwróci tobie miłości wspomnień. Nie zwróci. Nie zwróci, nie. Nie. Tysiące opowieści na szklanym ekranie czekać będą zawsze na zawołanie. Każde drgnienie serca, każde twe marzenie w kryształowej kuli znajdzie swe spełnienie. A jeśli by cię trapił wyrzut sumienia, dyskomfort jakiegoś niedopowiedzenia, psychoterapia fachowej konstrukcji udzieli generalnej tobie absolucji. I nawet gdybyś kiedyś chemicznie odurzony w twojej duszy odczuł ból nieokreślony, to w żadnym z kontaktów, w żadnej liście nie ma zapisanego jego imienia. Nie ma jego imienia. Uciekaj. Uciekaj stąd. Dopóki jest na to czas. Uciekaj. Daleko stąd. Byś mógł odnaleźć skarb. Prawdziwy skarb. Daleko stąd, byś mógł odnaleźć skarb.